Hej, hej, witajcie moi drodzy w kolejnym Friday Star. Lubicie czasem rzucić się w wir szalonych przygód pełnych niebezpieczeństw, ryzyka i niezliczonych ilości skarbów? Jeśli tak, oglądajcie uważnie. Niewątpliwą gwiazdą tego, jak i wielu innych piątków, jest gra Spelunki, która z pewnością spełni te oczekiwania. Oryginał trafił do obiegu w 2008 roku i zarówno wtedy, jak i dziś jest dostępny za darmo, natomiast rework doczekał się premiery 5 lat później i został przechrzczony na Spelunki HD, bowiem znacznie poprawiono szatę graficzną oraz dodano wiele przydatnych rozwiązań urozmaicających rozgrywkę. Głównym bohaterem jest Grotoas, bardzo przypominający Indiana Jonesa, który dzielnie wkracza do tajemniczej jaskini na środku pustyni, chcąc odkryć wszystkie jej sekrety oraz oczywiście niewyobrażalnie się wzbogacić. W wersji HD dostajemy dodatkowo aż 19 nowych postaci, którymi możemy ukończyć rozgrywkę, z czego tylko kilka z nich dostępnych jest od początku. Resztę odblokowujemy w trakcie gry. Dzięki temu dane nam będzie przemierzać straszliwe jaskinie, na przykład jako Van Helsing czy Super Meat Boy. Spelunki jest bardzo dynamiczną platformówką, która rozłożyła na łopatki już niejednego zapalonego gracza. Ale po kolei. Zaczynamy grę na pierwszym poziomie pierwszego świata, czyli w kopalni. Każdy ze światów ma 4 poziomy. Po opuszczeniu kopalni trafiamy do dżungli, później do lodowych jaskiń, a na końcu do starożytnej egipskiej świątyni. Na start dostajemy 4 punkty życia, 4 bomby i 4 liny. Dzięki temu możemy dostać się bez problemu do niedostępnych miejsc. Należy jednak rozsądnie z nich korzystać, gdyż nasza rozrzutność często może doprowadzić do sytuacji bez wyjścia. Zgromadzone kosztowności możemy wydać w jaskiniowych sklepach, oferujących mnóstwo ciekawych przedmiotów. Po drodze wyrywamy panienki i nieporadnych chłoptasiów oraz ratujemy zagubione psiaki, co gwarantuje nam dodatkowe punkty życia. Zbieramy złoto i klejnoty, rozrywamy na strzępy tabuny przerażających wrogów, takich jak węże, yeti czy nawet obcy. Poznajemy mroczne sekrety i tak dalej. Na pozór wszystko wydaje się proste. Wchodzimy, zbieramy kasę, pokonujemy przeciwników i wychodzimy. Ha, no właśnie. Na początek dostajemy informację, że wszystkie levele są losowo generowane, więc możemy być pewni, że przygoda będzie za każdym razem nieco inna. Dodatkowo już w pierwszych sekundach przekonujemy się, że niemal wszystko chce nas tutaj zabić. A na koniec okazuje się, że na przejście każdej planszy mamy tylko 2,5 minuty. Po upływie tego czasu pojawia się nieśmiertelny duch, który pruje w naszym kierunku i zabija jednym dotknięciem. Ale spokojnie, najlepsze dopiero przed Wami. Kiedy zginiemy, zaczynamy wszystko od początku, bez kasy i zdobytych przedmiotów. Ta gra nikomu nie wybacza. Jeśli mamy szczęście, może zostać wygenerowane wejście do specjalnego poziomu, np. statku obcych czy wnętrza gigantycznego robala. Niech Was nie zwiedzie pogodny wygląd i szeroka paleta barw. Spelunki są naprawdę trudne. Według steamowych statystyk jedynie 7% spośród wszystkich użytkowników dobrnęło do końca, a niemal połowa nie dotarła nawet do drugiego świata. Mimo tego uważam to za ogromny plus. Zbyt wiele gier w dzisiejszych czasach prowadzi za rączkę i pozwala próbować do skutku od masowo rozsianych checkpointów. Spelunki pod tym względem przypomina Pegasusowe i Amigowe gierki, w których nie było save'ów, a każda porażka oznaczała cofnięcie się do samego początku. Jeśli jednak uda się nam wreszcie dotrzeć do ostatniego levelu, spotykamy się z bossem o imieniu Olmec. To wielka złota głowa, która miażdży wszystko na swojej drodze. Pokonanie go było w klasycznych spelunkach równoznaczne z ukończeniem całej gry, jednak w HD mamy możliwość udania się do piątego świata, czyli do samych piekieł, na końcu których czeka jeszcze jeden znacznie potężniejszy boss. Odświeżona i znacznie podrasowana oprawa graficzna prezentuje się świetnie, a animacje postaci i klimatyczne oświetlenie sprawiają, że gra się jeszcze przyjemniej.
Rozbudowano również ścieżkę dźwiękową, dzięki czemu nie męczymy w kółko jednej melodii, tak jak to było w starszej wersji. Sterowanie na początku może sprawić lekkie problemy, jednak szybko można się przyzwyczaić, zarówno na padzie, jak i klawiaturze. Dodany został również tryb kooperacji, zawierający możliwość interakcji między graczami, Daily Challenge oraz Deathmatch. Ale najbardziej niesamowite w spelunkach jest to, że za wszystko odpowiedzialna jest praktycznie tylko jedna osoba. Tak, Derek Yu, założyciel i jedyny pracownik niezależnego studia Mossmouth, który pierwsze spelunki stworzył przy pomocy Game Makera. Imponujące, prawda? Nie można jednak pominąć jego pomocników przy wersji HD, Andy'ego Hula oraz Erika Schurke. Okej, czas na małe podsumowanie. Plusy. Losowo generowane levele zapewniające inną rozgrywkę za każdym razem. 20 postaci do wyboru. Dynamizm i akcja. Mnóstwo sekretów do odkrycia. Oprawa audiowizualna oraz poziom trudności. Do minusów zaliczam fakt, że gra po wielu porażkach dla mniej cierpliwych będzie bardzo frustrująca. Będziecie mieli ochotę wywalić komputer za okno, a już na pewno posypią się siarczyste przekleństwa. Kolejnym minusem jest to, że kiedy nabierzemy już wprawy, gra okazuje się być niestety bardzo krótka. No i wysoka cena. Może niestety skutecznie odstraszyć potencjalnych nabywców, jednak już kilka razy spelunki było ostro przeceniane, więc jeśli czajcie się na ten tytuł, kto wie, może niedługo znów pojawi się jakaś interesująca promocja. I to już wszystko na dziś. Życzę Wam powodzenia w spelunkowaniu i do usłyszenia. Trzymajcie się!